czym Szwecja może kusić Polaka? Jeśli szukasz kraju, który łączy nowoczesność z naturą, oferuje bezpieczeństwo i możliwość rozwoju, odkryj Szwecję. Kraj, gdzie priorytetem jest jakość życia. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem nowego miejsca dla siebie, ten film jest właśnie dla Ciebie. Postaram się tu przedstawić zachęcające aspekty życia w tym nordyckim kraju. Przyjrzymy się bliżej pozytywnym stronom życia w często uznawanej za kraj ludzi szczęśliwych Szwecji. Otwierając listę pozytywnych aspektów życia w Szwecji, zachęcających do osiedlenia się tu z pewnością na pierwszym miejscu znajdą się wysokie zarobki w większości profesji. Zarobki są na tyle wysokie, że pozwalają na komfortowe życie, co jest szczególnie ważne w kontekście wysokich kosztów życia. Mimo wielu wydatków, jak wszelkie opłaty i rachunki, wielu ludzi może sobie pozwolić na komfortową codzienność i przyzwoity wypoczynek w trakcie urlopu, w tym zagranicznego oczywiście. Daje to spory komfort psychiczny. Z kolei stabilność ekonomiczna kraju to gwarancja bezpieczeństwa finansowego. Drugim niezaprzeczalnym plusem będzie środowisko naturalne. Szwedzki klimat jest zróżnicowany, a lata są krótsze, choć przyjemnie ciepłe, co sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu na zewnątrz. Szwecja słynie z czystego środowiska naturalnego, co przekłada się na zdrowsze życie i mniejsze ryzyko chorób związanych z zanieczyszczeniem. Czyste powietrze i woda to również tutaj norma. Szwecja z jej licznymi lasami, jeziorami i wybrzeżem oferuje wiele możliwości spędzania czasu na łonie natury. Allemansrätten, czyli prawo do swobodnego korzystania z natury, umożliwia każdemu cieszenie się przepiękną dziką przyrodą. Począwszy od przeróżnych aktywności sportowych, poprzez typowo rekreacyjne spędzanie czasu, kończąc na realizacji typowo hobbystycznych aktywności, jak wędkowanie w bogatych w ryby wodach, czy grzybobranie w przepięknych i urodzajnych w grzyby lasach. Kraj ten pełen jest cudownych krajobrazów i nieskażonej natury. Szwedzka dbałość o przyrodę to przykład dla innych. Mieszkając tutaj, masz zawsze w pobliżu park, rezerwat lub jezioro, czy zwierzęta. Widok zająca czy sarny w trakcie spaceru nikogo nie dziwi. Masa wodnego ptactwa, jak kaczki, łabędzie, mewy i tym podobne, to codzienny widok w wielu miejscach. Po prostu oddychaj tu czystym powietrzem i ciesz się dostępem do krystalicznie czystej wody. Przybywszy legalnie do Szwecji, po spełnieniu kilku kryteriów oczywiście, masz dostęp do darmowej nauki języka szwedzkiego. Fantastyczna sprawa, zdecydowanie polecam, gdyż znajomość języka bardzo ułatwia tu codzienne funkcjonowanie. Dodać należy, że zdecydowana większość Szwedów świetnie mówi po angielsku, co z kolei ułatwia początki w tym kraju. System edukacyjny w Szwecji ogólnie jest wymieniany jako jeden z najlepszych na świecie, a dostęp do darmowej edukacji na wszystkich poziomach to ogromny plus. Szwecja oferuje też szeroki wachlarz możliwości rozwoju zawodowego w różnych branżach. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest zdrowa równowaga między pracą a życiem prywatnym. Szwedzi przywiązują do tego dużą uwagę, co przekłada się na niższy poziom stresu i lepsze zdrowie. Czas wolny to świętość i warto się tego nauczyć. Pozostając przy tej równowadze, warto wspomnieć o tym, że Szwecja oferuje jeden z najdłuższych na świecie urlopów rodzicielskich, co pozwala na lepsze zbalansowanie życia zawodowego i rodzinnego. Z takiego urlopu korzystają zarówno matki, jak i ojcowie swoich pociech. Kraj ten jest jednym z liderów pod względem równości płci, co widać w życiu codziennym i na rynku pracy. Szwedzi cenią sobie życie rodzinne, co też znajduje odzwierciedlenie w wielu aspektach życia społecznego i polityki państwa.
Wysoki wskaźnik dzietności w Szwecji świadczy o pozytywnym nastawieniu do rodziny i wspieraniu młodych rodziców. Dla wielu ludzi ważną kwestią jest też fakt, że Szwecja jest krajem świeckim, gdzie decyzje polityczne są podejmowane bez bezpośredniego wpływu religii. Tutejszy kościół nie miesza się do polityki. Polityka rządu jest przejrzysta, co z kolei buduje zaufanie społeczne. Nie można pominąć też faktu, że kraj ten jest znany z tolerancji i akceptacji dla osób LGBTQ+, co z kolei owocuje wysokim poziomem równości. Inną ważną sprawą jest też dostępność do załatwienia większości spraw urzędowych przez internet. Zapewne znalazłoby się więcej takich ciekawostek, niemniej najważniejsze zostały wymienione. Jeśli więc poszukujesz miejsca, które oferuje wysoki standard życia, Szwecja może być dobrym wyborem. Oferuje nie tylko konkurencyjne zarobki i równowagę między pracą a życiem prywatnym, ale także dostęp do czystego środowiska i fantastycznej natury. Edukacja na światowym poziomie, długi urlop rodzicielski oraz kultura przyjazna rodzinie to tylko niektóre z zalet Szwecji. Dodatkowo zaangażowanie kraju w rozwój i równość społeczną sprawia, że jest to społeczność otwarta i przyjazna dla wszystkich. Dla równowagi warto też przyjrzeć się minusom życia w tym kraju, co na pewno pomoże w wyrobieniu sobie własnego zdania na ten temat, do czego bardzo zachęcam. Tych, których interesuje temat życia w Szwecji, zapraszam na pozostałe odcinki na kanale. Tymczasem dziękuję za wspólny czas i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.